Grupa dowodzona przez podporucznika Stefana Bilskiego-Buczyńskiego liczyła 20-50 osób, a miejscem stacjonowania był las na Pogorzałem. Głównym zadaniem dywersji stało się niszczenie spisów kontyngentowych i ksiąg gminnych, sabotowanie działalności produkcyjnej zakładów przemysłowych oraz prowadzenie likwidacji agentów. W maju 1943 roku grupa pod dowództwem Buczyńskiego dokonała kilku brawurowych akcji, na przykład opanowanie strzelnicy fabryki Hasak w Skarżysku Kamiennej. Zdobyto kilkadziesiąt sztuk broni oraz kilkaset sztuk amunicji. Ponad rok później Skarżyska Grupa Likwidacyjna dokonała udanego zamachu na dowódcę miejscowej placówki żandarmerii i jego zastępcę. Ważną formą działalności podobwodu był wywiad, szczególnie nasilony na kolei oraz w fabryce Hasak. Prowadzono dokładne obserwacje przejeżdżających na wschód żołnierzy, kopiowano rysunki techniczne i dokumentację technologiczną produkowanej amunicji. Akcje wywiadowcze łączono z sabotażem. Uszkadzano wagony kolejowe i linie energetyczne. Skarżyska Konspiracja AK wyróżniała się aktywnością bojową i organizacyjną, a przede wszystkim patriotyzmem i ofiarnością dla ojczyzny. Podobwód Morwa znany jest dziś nie tylko z prowadzonej przeciwko okupantowi działalności dywersyjnej i wywiadowczej, ale także z wyjątkowego cmentarza partyzanckiego. 3 sierpnia 1943 roku w zasadzce na partyzantów w Gajówce Mościska w pobliżu wsi Mroczków zginęło 5 partyzantów z oddziału AK Ponury. 4 sierpnia 1943 roku na rozkaz podporucznika Buczyńskiego zabrano ciała żołnierzy i pochowano je w lesie w pobliżu placówki Pogorzałe. Od tego wydarzenia datuje się powstanie cmentarza partyzanckiego. W kolejnych miesiącach trwały prace nad wykarczowaniem lasu i przygotowaniem miejsca na dalsze pochówki.